Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym moim filmiku. I dzisiaj przychodzę do was z książką, która już stała się bardzo poważną kandydatką do mojej książki roku. I tą książką jest Egipcjanin Sinuhe. Jest to powieść fińskiego pisarza Mika Waltari i jest to jego najsłynniejsza powieść, a przez wielu jest uważana za najlepszą. Nie wiem, ponieważ do tej pory przeczytałam właśnie tylko tę tego pisarza, ale mam nadzieję to zmienić, ponieważ no, Egipcjanin wywarł na mnie naprawdę ogromne wrażenie. Akcja powieści dzieje się w starożytnym Egipcie w trakcie panowania dynast... faraona Echnatona, który to doprowadził do rewolucji religijnej w Egipcie, wprowadzając monoteizm i swojego jedynego boga Atona, jednocześnie każąc wyburzyć wszystkie pozostałe świątynie innych. Bogów, które dotychczas były czczone w Egipcie. To oczywiście wywołuje niezadowolenie wśród mieszkańców, dochodzi do buntu i do krwawych zamieszek, a w samym tego środku znajduje się nasz bohater, czyli Sinuhe. Jest on lekarzem, w późniejszym czasie zostanie trepanatorem na Królewskim Dworze i jest bardzo szanowaną. Osobistością, można powiedzieć, w Tebach. Odegra on również znaczącą rolę w całym tym konflikcie, do jakiego doszło w kraju. Towarzyszymy mu właściwie przez całe jego życie, bo od dzieciństwa aż do starości, którą to spędza w odosobnieniu wygnany przez faraona. I to nie jest żaden spoiler, ponieważ dowiadujemy się o tym na samym początku książki od samego Sinuhe, ponieważ on jest tu, tutaj narratorem i to on opowiada nam, swoje dzieje, błędy młodości, a takim błędem była pewna kobieta wyrachowana i bezwzględna w swoich dążeniach, której Sinuha niestety ulega, i przez to traci dosłownie wszystko. Z tego też powodu jest zmuszony opuścić swój ukochany Egipt i wyrusza w podróż, w trakcie której odwiedza między innymi Syrię, Babilon, Kretę, yy, krainę Mitani. Yy, I tam też. Każdej z nich poznaje yy, obyczaje tamtejszej ludności, ich wierzenia, obrzędy religijne yy, i licznych bogów. Natomiast cały czas tęskni za Egiptem, ponieważ, jak sam mówi, kto raz skosztował wodę z Nilu, ten nie ugasi pragnienia żadną inną. Yy, I w końcu, oczywiście, do tego Egiptu wraca, ale już nie taki sam, zmieniony z bagażem doświadczeń. Sinuchę to bohater, który zapada w pamięć i jest on dla mnie jednym z najlepszych bohaterów książkowych. Z wielkim zaciekawieniem śledziłam jego losy, a szczególnie przemianę, która się w nim dokonywała. Od naiwnego młodzieńca skoncentrowanego na sobie i na bogactwie, momentami aroganckiego i zarozumiałego, którym po drodze gdzieś tam targały zgubne namiętności do człowieka pełnego zadumy i refleksji nad życiem który dostrzega miałkość ludzkiej egzystencji gdzie kłamstwo, zdrada, oszustwa Dążenie do celu za wszelką cenę są na porządku dziennym. Kiedy Sinuhe wraca do Egiptu, osiedla się w dzielnicy dla ubogich i on tam też zaczyna leczyć tych ludzi zupełnie za darmo. Dobra materialne przestają mieć dla niego znaczenie. Zaczyna dostrzegać fałsz religii, obłudę kapłanów yy, oraz dążenie ludzi do bogactwa i władzy dosłownie po trupach. To sprawia, że zaczyna go trawić wewnętrzny ból, który z kolei doprowadza do tego, że on czuje się bardzo wyobcowany wśród ludzi i, no i skazany na wieczną samotność. Naprawdę Sinuhe to jest bardzo fascynująca postać, ale chcę również wspomnieć o dwóch innych bohaterach, którzy są równie interesujący i, i zapadający w pamięć po tej lekturze. Pierwszym z nich jest Kaptach, jest to niewolnik Sinuche i jest to taki trochę cwaniaczek ze smykałką do interesów, ale jednocześnie jest to człowiek bardzo lojalny i oddany naszemu bohaterowi. I chociaż ta ich relacja, pan niewolnik, jakby utrzymuje się tutaj, to jest to, jest to jednak tylko pozór, ponieważ oni bardzo szybko stają się dla siebie nawzajem, bardzo ważni i zostają takimi można powiedzieć najlepszymi przyjaciółmi i każdy z nich może na drugiego liczyć. Kaptach to naprawdę taka sympatyczna postać, która wprowadza tutaj taką lekkość no i dużą dawkę humoru. I drugą postacią jest faraon Echnaton, którego nie ma Tutaj zbyt wiele w tej książce jako postaci, natomiast on cały czas się tutaj przewija, chociażby w rozmowach między bohaterami, ponieważ no, no on w końcu jest odpowiedzialny za tą rewolucję religijną, do jakiej doszło w Egipcie. I właśnie bardzo mi się podoba, jak Echnaton został tutaj ukazany. A właściwie, jak przedstawiono tragizm tej postaci, jej osamotnienie, wyobcowanie i niezrozumienie jej idei, ponieważ sama idea była bardzo dobra, ponieważ głosiła miłość, równość i szacunek do każdego człowieka. Koniec wojen i morderstw takie były właśnie założenia tej nowej religii i, i nowego, jedynego boga Atona. Także idea piękna, ale no jak doszło do jej realizacji, to niestety okazało się, że tragiczna w skutkach. Jest to wspaniała powieść historyczna, którą naprawdę bardzo Wam polecam. Y Wiele postaci historycznych tutaj się pojawia w tej książce, chociażby wspomniany wcześniej faraon Echnaton. Wspaniale jest oddany świat starożytnego Egiptu, codzienne życie, obyczaje ludzi, to jak ogromne znaczenie w ich życiu odgrywali liczni bogowie. To wszystko jest opisane w sposób bardzo taki obrazowy, sugestywny, pięknym językiem, także ja jestem bardzo usatysfakcjonowana tą książką. Zawsze się fascynowałam Starożytnym Egiptem, i no, bardzo mi się tutaj podobało właśnie, jak autor to wszystko tutaj opisał i jak odtworzył życie właśnie w starożytnym Egipcie. Ale oprócz tego aspektu historycznego, to ta książka to jest przede wszystkim opowieść o ludziach, o ich dążeniach, pragnieniach i ułomnościach. Chciwość. Zdrada, obłuda, kłamstwo, dążenie do celu wszelkimi możliwymi sposobami, walka o władzę. I to wszystko sprawia, że jest to powieść uniwersalna i ponadczasowa, ponieważ bez problemu możemy ją przełożyć na nasze współczesne czasy i wszystko będzie się zgadzało. Zmieniają się tylko czasy, w jakich żyjemy, ale my ludzie pozostajemy tacy sami. Ale jest to również książka o tym, jak człowiek zmienia się w ciągu swojego życia, jak na różnych jego etapach zupełnie inaczej postrzega świat, jak zmienia się jego perspektywa widzenia tego świata, czasami o 180 stopni. Im człowiek starszy, tym bardziej refleksyjny i zaczyna dostrzegać rzeczy, których wcześniej nie widział bądź nie rozumiał. I i nagle człowiek zaczyna sobie uświadamiać, że jednak gdzieś tam czeka to nieuchronne, które każdego dnia nas do tego przybliża, tak krok po kroku. O czym wcześniej oczywiście nie myślał, no bo jak człowiek jest młody, to jest zajęty zdobywaniem świata. No i właśnie tak to wszystko wygląda, że my właściwie cały czas jesteśmy w jakimś procesie przemiany. Naprawdę. Bardzo Wam tę książkę polecam, bo jest fascynująca i no, do takich refleksji również skłania. Jeszcze chciałam wspomnieć o erotyce, która w tej książce jest. I że jest ona tutaj ujęta w taki bardzo subtelny i nienachalny sposób. I ona tutaj jest, ale tak jakby przemyka między wierszami, naprawdę bardzo fajnie jest to tutaj ujęte. Także tak, polecam Wam bardzo to, tą książkę. Bardzo mi się podobała, jestem nią zachwycona. Tak jak mówiłam, jest to moja pierwsza kandydatka tegoroczna do książki roku. I bardzo Wam dziękuję za to, że mi ją poleci, poleciliście, bo to z Waszego polecenia tą książkę kupiłam. Także super, naprawdę. Mieliście rację, Wszyscy, którzy pisaliście, że to wspaniała książka. Potwierdzam tak właśnie jest. Natomiast uprzedzam, że tej książki się tak nie leci się przez tą książkę tak wiecie strona po stronie i nie obgryza się paznokci z napięcia co się za chwilę wydarzy. Nie, to nie jest ten rodzaj literatury. Czyta się ją tak bardzo spokojnie i wolno, przynajmniej mnie tak się, się tą książkę czytało. Pewnie też dlatego, że jest tutaj dosyć gęsty tekst i jest dużo opisów, ale to nie jest dla mnie Minus tej książki, wręcz przeciwnie, ponieważ dzięki temu mogłam spędzić więcej czasu z bohaterami. I no a poza tym to jest taka książka, przy której myślę, wcale nie trzeba się spieszyć. A wręcz przeciwnie, można się nią delektować. I to chyba tyle, co chciałam powiedzieć na temat tej książki. Może jeszcze, może jeszcze to, że z tej książki można sobie spokojnie wyjąć pewne zdania i użyć ich, używać ich w życiu codziennym. Ja tak zrobiłam, zapamiętałam sobie dwa, które śmiało mogę użyć w sytuacji, w której Marcin, mój szanowny małżonek, za bardzo będzie mi truł nad uchem. Wtedy mogę mu powiedzieć na przykład, Twoja mowa jest dla mnie jak brzęczenie much, lub drugie lepsze. Czycie Skorpion pokąsał, że mówisz to, co mówisz. I tym miłym akcentem kończę ten filmik. Jeszcze raz bardzo Wam polecam: Egipcjanina, świetna książka, naprawdę warto ją przeczytać. A ja już bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Zapraszam Was na mój kolejny filmik. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Do zobaczenia. Pa!